Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo silny turniej w Norwegii. Szachy klasyczne. Gra m.in. Dinklirem, mistrz świata aktualny, Magnus Carlsen czy Hikaru Nakamura. Bardzo ciekawe partie, dużo wpadek, ciekawe wyniki. Zapraszam do analizy dwóch partii. I lecimy z pierwszą partią, gdzie Magnus Carlsen zagrał z Dinklirenem. No to jest rzadki widok oczywiście. Dawno Dinklirena przy szachownicy nie widzieliśmy. Magnus rozpoczął skoczkiem na f3. W odpowiedzi Dinga jest d5, g3, skoczek na f6 i posunięcie goniec g2. Zakładam, że jeżeli byłby rozgrywany mecz o Mistrzostwo Świata między tymi panami, to Magnus nie wybrałby tego debiutu. Tak myślę. Więc wydaje mi się, że tutaj największej broni on nie używa. Po prostu sobie rozgrywa debiut taki na pewno, na jaki ma ochotę w danym momencie. Roszada nastąpiła, posunięcie e6, no i c4. Oczywiście wybicie tutaj będzie słabsze dla czarnych, no bo zawsze tego pionka możemy odzyskać w bardzo fajnej wersji, na przykład skoczek a3 i c4, ewentualnie hetman a4, więc tego pionka się z reguły nie bierze. Tutaj nastąpiło przepchanie na d4, posunięcie e3. No właśnie, ten ruch pokazuje, że walka o centrum trwa, ale głównym celem właśnie jest to, żeby otworzyć linię. Jeżeli tutaj czarne by wzięły tego pionka, no to nie jest to najlepszy wybór, z uwagi na przykład na bicie pionkiem z f na e3 i opcja d4. Choć ciekawym rozwiązaniem jest po prostu też bicie hetmanem, no i ten goniec z g2 ze strategicznego punktu widzenia jest po prostu lepszym gońcem niż goniec c8. Ale tutaj można wiele, wiele takich niuansików wyciągać. Skoczek zagrywa na c6. Nastąpiło bicie. Tutaj pionek odbił. d3. Wiadomo, ruch normalny, trzeba wyprowadzać gońca. Goniec zagrywa na d6. Tutaj debiut jest rozgrywany prawidłowo przez panów. Skoczek z b na d2. I nastąpiła roszada. No i skoczek zagrywa na g5. Po co ten ruch? Ktoś by się zastanowił. No i tutaj śpieszę już z wyjaśnieniem. To posunięcie jest zagrane po to, aby na przykład zagrać sobie pionkiem na f4 i walczyć o punkt e5, trzymać ten punkt, a po ewentualnym zagraniu h6 ten skoczek przerzuca się fajnie na e4, no i następuje tutaj wymiana, więc trochę swobody białe by uzyskały więcej. Koniec zagrał na e7, czyli widzimy, że Dink nie chce takiego zagrania skoczek e4. No i Carlsen to wykorzystuje, grając pionkiem. Wieża zagrywa na b8. No i tutaj widzimy, że po prostu wieża odchodzi od tego gońca. Plany są takie czarnych na pewno, żeby dążyć do ruchu b5. Oczywiście w tym momencie jeszcze nie można, bo skoczek jest niebroniony wtedy. Jeżeli oczywiście pionek pójdzie do przodu. Hetman zagrywa na e2. Hetman c7, no i jest już obrona. No i posunięcie. Właśnie teraz zagadka dla Was. Jaki ruch zagrał teraz Carlsen? Nie jest to jakieś wybitne posunięcie, jakieś wspaniałe, że tutaj już wszyscy klaszczą, ale ruch, no właśnie, oryginalny. Większość z nas prawdopodobnie w tej sytuacji wymyśliłaby takie posunięcie jak na przykład a3 z planem b4 na przykład, może skoczek na e4, ten lub ten. Takie ruchy pewnie do głowy by nam przychodziły. A Carlsen zagrywa posunięcie g4. Niezwykle ciekawy ruch. Na pewno trzeba się z takim ruchem liczyć. Chodzi tutaj zapewne o to, że ten pionek będzie chciał iść do ataku. B5 zagrywa Dink. No i też to jest taka typowa reguła. Jak jedna strona atakuje na jednym skrzydle, to druga strona próbuje kontrataku na drugim skrzydle lub w centrum. B3 Magnusa, nastąpiło bicie. I czym odbić? Na pewno nie pionkiem z D, bo ten zrobi się wolny, groźny. Głównie trzeba tego pionka przypilnować, przytrzymać, żeby mieć okazję w przyszłości go zaatakować. No i tu są dwie opcje. Albo bicie pionkiem z B, albo skoczkiem. Co jest lepsze? Tak naprawdę jedno i drugie jest bardzo dobrym zagraniem. Magnus postanowił wybić pionkiem, czyli taka typowa struktura z Beloniego, odwrotnym kolorem. No i tutaj wieża zagrywa na b6. Bardzo ciekawe, mądre posunięcie. Ta wieża będzie spełniała świetną funkcję na szóstce. Za chwilę zobaczycie dlaczego, bo tutaj pozycja już się za chwilę zmieni. Skoczek zagrywa na e4, nastąpiło bicie, skoczek wybił. No i goniec b7. Niby niefortunne zagranie tutaj ze strony Dinga, ale to, przepraszam, najmocniej wydaje się, że to jest ruch normalny, no bo przecież wyprowadzenie figury. Ja też nie widzę w tym posunięciu jakiegoś błędu szczególnego. Magnus mógłby tutaj zagrać na przykład po prostu od razu f5. Myślę, że czarne mogłyby zagrać f6. Ten ruch byłby chyba troszeczkę dokładniejszy, tak mikro. Chodzi tutaj o to,
że jak zagramy tak, na przykład G5, to pionek idzie na F5, nie ma bicia w przelocie. A jak jakieś F5, to zawsze jest możliwość zagrania pionkiem, ewentualnie oczywiście wybicia, ale pionek F6 tutaj też blokuje zapędy pionka białego, żeby tam właśnie na F6 wylądować. No, goniec zagrał na B7, dlatego Magnus teraz właśnie F5, to jest też naturalny odruch, goniec idzie też aktywnie na F4, nastąpiło bicie i skoczek E5. I zwróćcie uwagę teraz, jak fajnie wieża z szóstki tutaj sobie działa. Pilnuje przede wszystkim pola F6. Goniec zagrywa na F4. No właśnie, atakujemy skoczka, trzeba związać, no i teraz Ding wzmacnia tego skoczka ruchem F6. Wieża z A na E1. Widzimy też, jak grają najlepsi. Słuchajcie, ta pozycja jest mniej więcej równa, taka równowaga dynamiczna, ale ważne jest to, że wszystkie figury grają. I to Magnus robi. Goniec zbił na E4. Ruch nie najlepszy, no ale ciężko doradzić, co zagrać czarnymi, no bo ten skoczek był silną figurą. Hetman zbił na E4, para gońców po stronie Magnusa, a jak wiemy, Magnus potrafi grać i z różnobarwnymi gońcami bardzo dobrze, jeżeli tu nastąpiłaby wymiana. Goniec D6, w tym układzie król H1. Bardzo mądre zagranie, wieża G1 już się szykuje do ataku. To jest też takie typowe, jeżeli chodzi o atak na króla, tutaj przy pionku F5, który jest bardzo wysoko, to właśnie się bardzo narzuca, żeby grać po wolnej linii i próbować atakować czarnego króla. Hetman zagrywa na C5. Oczywiście Magnus ma możliwość wymiany, ale tego nie robi i zagrywa gońcem na G3. Wieża D8 z obroną i hetman wraca na E2. No i cóż, pozycja równiuteńka, można powiedzieć. Skoczek na D7. I goniec tutaj nie wymienia tego gońca, bo potem ten skoczek na E5 stałby się wiecznym gońcem. Następuje ruch goniec F2. Co ciekawe, tutaj się posiłkowałem silnikiem troszeczkę. Silnik widzi takie bardzo dziwne posunięcie. Ja Wam je pokażę. To jest posunięcie wieża G1. Strasznie dziwaczny ruch. Słuchajcie, jeżeli nastąpiłoby bicie tutaj, no to jest szach końcem i tak naprawdę nie widać, jak tutaj się bronić, bo chodzi o to, że po takim zagraniu na przykład królem na H8 jest strzałka. Jeżeli jest strzałka na D6, no to hetman E7 z opcją mata i atakowania dwóch wież. Więc taktyka taktyką, nie można bić hetmanem pionka, a jeżeli po wieża G1 właśnie nastąpiłoby bicie gońcem na G3, no to fatalnym jest odbicie pionkiem oczywiście. Więc tutaj trzeba by było wtrącić szacha, co jest właśnie kluczowe w tym warianciku. Po odejściu królem wieża bije. No i hetman nie ma dostępu do pionka, a wieża już się za chwilę zdwaja i tam atakuje na G7. No taki mały zabieg kosmetyczny. Jednak Magnus zagrał gońcem na F2. Goniec na E5 się ustawia dobrze. Szach nastąpił, król się schował i hetman na H5. W takich sytuacjach zwykle się stawia wieżę na G1, żeby właśnie na wolnej linii działać. Tutaj Magnus tego nie zagrał, co byłoby trochę lepsze, no ale hetman H5 wygląda po prostu groźnie, żeby atakować króla właśnie na punkcie H7, żeby się tutaj nastawić tymi figurami. I teraz tak, hetman wrócił na F8 do obrony, okej. I wieża zagrywa na E4. Moi drodzy, tutaj można by było zamiast wieża E4 zagrać bardzo ciekawy ruch, mianowicie goniec bije na D4. Ten ruch mógłby być przeoczony przez czarne, białe, nie wiem czy Magnus może to widział, tylko by zmienił kolejność, bo chodzi o to, że po wybiciu jest wieża E4 i okazuje się, że tego gońca odbijamy. W innym wypadku, jakby goniec odszedł, to jest strzał na H2 tutaj i mat. Prawda, że piękny. Przypominają mi się party Fischera, jak widzę te pozycje. No w każdym razie, w tym układzie wieża zagrała na E4. No i Dinklirenn, moi drodzy, popełnia katastrofalny błąd. Katastrofalny błąd. Wieża B2. Wydaje się to ruchem dobrym, lecz tutaj mistrz świata podwala mata w dwóch posunięciach. Jak to zrobić? Już pewnie większość z nas widzi. Oczywiście, że hetman H7 i po wybiciu, znaczy po tym ruchu już się czarne poddały, ale pokażę tego pięknego mata, który mógłby nastąpić. Dinklirenn nie jest w formie, przeżywa ciężkie momenty, z tego co czytałem, zmaga się z depresją, więc to jest ciężka choroba. Życzymy mu powrotu do zdrowia i no,
jakby to powiedzieć, dojścia do swojej optymalnej formy. Moi drodzy, tutaj jeszcze wrócę do tej pozycji. Przede wszystkim w tym układzie czarne, jakby zagrały H6, to nie ma tutaj żadnych ataków. Nawet po wybiciu tutaj i zdobyciu pionka, no białe mają ciut lepiej, ale po tym zagraniu nie widać jakiejś takiej forsownej, wygranej białymi. Oczywiście partia by trwała, toczyłaby się dalej, no ale Dinklin miałby szansę oczywiście, a nie podstawić od razu tak mata. Przejdę do drugiej partii. Wielka niespodzianka w tej partii nastąpiła. Pragna Nanda gra z Magnusem Carlsenem i przejdę od razu do rzeczy. E4, C5, skoczek F3, E6, no D4, tradycyjnie Sycyl, wybicie na D4, jest A6, goniec D3, hetman C7 gra Magnus, roszada, koń na F6, hetman E2 tradycyjnie, D6, tutaj C4, zbudowanie centrum, skoczek z B na D7 i na C3 skoczek. Skoczek E5 zagrał Magnus, H3, no też to oczywiście pomaga tutaj w ograniczeniu skoczków. Zwróćcie też uwagę na to, że czarne, znaczy białe, bez problemu tutaj oddają gońca na D3. Wymiana tego gońca dla białych jest na pewno dobra, z uwagi, nawet jak patrzymy sobie z punktu strategicznego, no to pionki na białych polach, wymieniamy gońca białopolowego, więc dla białych jest spoko, goniec nie jest po prostu zablokowany. Magnus zagrywa B6, F4, i skoczek zbija tego gońca jednak, hetman zbija, goniec B7. Wiadomo, czarne para gońców, pozycja normalna i prag zagrywa F5. To jest bardzo ważny moment, bo to jest takie klasyczne zagranie w obronie sycylijskiej. Ruch w dobrym momencie zagrany według mnie, dlatego że goniec nie pilnuje pola E6, a białe chcą wykorzystać to i dobrać się do tego punktu. A jeżeli nastąpiłby ruch E5, no to się osłabia punkt D5. Hetman zagrywa, zobaczcie, na D7. Można powiedzieć, że Magnus się trochę plącze w zeznaniach, ale pozycja dalej jest normalna, tu się nic złego nie dzieje. Goniec zagrywa na G5 tutaj i goniec E7. Sycyl, trudny debiut, wieża z A na D1 i wieża C8. W tym momencie hetman wrócił na E2. Tutaj się pojawiają już pewnego rodzaju taktyki w postaci E5, po wybiciu już jakieś wejście skoczkiem, na przykład na E6, wieża patrzy na hetmana. Trzeba bardzo, bardzo uważać. No i E5 następuje, najlepszy ruch w pozycji, Magnus go zagrywa, no jednak prag tutaj wykorzystuje to bardzo mocno i zbija skoczka na F6. To jest bardzo ważny moment, również strategiczny, no bo po wybiciu tu skoczka goniec wybija, więc pionek więcej byłby po stronie białych. Trzeba wybić gońcem na F6 i skoczek wraca na C2. Bardzo dobre odejście, hetman na C6, zobaczcie, z atakiem tu i tu. I skoczek na E3 jest obrona tych dwóch pionków. Moi drodzy, bardzo ciekawa partia, pouczająca. Zobaczcie, dwa skoczki kontra dwa gońce. Przypomina mi się partia też Iwańczuka z Kasparowem, słynna, też analizowałem, gdzie Iwańczuk właśnie miał w sycylijskiej białymi dwa skoczki przeciwko dwóm gońcom Kasparowa i go tam zgniótł strasznie. Myślę, że kojarzą niektórzy tę partię. Goniec na G5. I król H1. Prag w ogóle rewelacyjnie wyczuwa pozycję. Ten król się chowając ma możliwość grania, znaczy chodzi o to, że jeżeli król się schowa, to białe mają możliwość właśnie fajnego ataku i gry dalszej, strategicznej, powiedzmy, bo na przykład po wymianie skoczka i po hetmanie, hetman C5 dawałby wymianę hetmanów, a tutaj ta wymiana hetmanów już nie działa. Następuje bicie i bicie i F6. Co się dzieje, jeżeli tutaj jest bicie pionka? Odpowiedź jest na razie prosta, bicie na D6. Po ruchu F6 jest B3, obrona, B5, no tradycyjnie tutaj grają czarne pionkiem, ale jest skoczek D5. I teraz uwaga, nastąpiło hetman C5, ale co się dzieje po biciu pionkiem na C4? Słuchajcie, kąt pokazuje tu bardzo ciekawą ścieżkę, dosyć trudną, myślę. Hetman E2, żeby wejść tam, potem wieża F3 i atakować to skrzydło bardzo szybko, przy pomocy skoczka również. Ale jakbyśmy podeszli po ludzku do pozycji, czyli byśmy od razu odbili, no to jest niby słaby pionek, zawsze można go obronić, no ale jakby hetman zbił, no to chyba najprościej, każdy z nas by to dostrzegł, jest skoczek B6. To posunięcie jest trochę gorsze, ale łapiemy jakość i myślę, że wiele osób tutaj by sobie poradziło białymi, choć jeszcze trzeba bardzo uważać. Ale jest bardzo ciekawe zagranie wieża C1. Jeżeli hetman D4, to tutaj po wymianie tego jest hetman B3. No i zwróćcie uwagę, że no roszadę można zrobić niby, ten skoczek nie ma potem jakiś super odejść, żeby tego króla atakować, ale chodzi o
wielką, wielką aktywność. Tutaj nawet jakby Hetman wziął tego pionka, to jest też wieża C1, nawet jakby tutaj nastąpiło bicie, no to są ogromne problemy po stronie czarnych. To jest deroszada króla i na przykład po odejściu jest znowu szach i Hetman wchodzi tam niemiłosiernie, atakując właśnie tego króla, już mając go w siatce matowej, więc no czarne tu by partie na pewno przegrały. Magnus o tym wiedział, dlatego też w tej pozycji zagrał Hetmanem na C5, Hetman F3 i nastąpiło bicie. I zobaczcie, dzieje się dokładnie to, bardzo podobna rzecz tutaj. Prak atakuje. Król F8, wieża F3, bardzo ładnie. Zobaczcie, że tu białe nie muszą się martwić o stratę pionka. Absolutnie, strata pionka jest bez znaczenia. Goniec zbił, bo chodzi o to, że atakujemy. Goniec zbija, wieża zbija, hetman B6. No i teraz bicie na C4, odbicie. Król jest bezpieczny, co jest fajne. Grozi niebezpieczny ruch wieża B3. Największy problem czarnych w tej pozycji to brak roszady. No i wieża H8 jest wyłączona właśnie z gry. Wieża zbiła, wieża B3, wieża B4. No bo widzimy, że ta wieża już tam nieźle ciśnie. Albo na B7, albo na B8 w połączeniu z hetmanem to jest już koniec partii. Wieża B4 i bardzo ładne, mądre zagranie. Wieża na D3. Wieża z D5 na D3. Oczywiście tutaj po wybiciu ta wieża znowu świetnie działa. Hetman C7. I co w takich pozycjach się robi? Słuchajcie, tutaj próbujemy grać geometrycznie. Łatwo się to mówi, łatwo się analizuje, gorzej z grą na żywo. Ale Prag gra bezbłędnie. Hetman D1. Wraca tym hetmanem, żeby wspomóc wieżę i szuka innych aktywnych linii. Znaczy wolnych linii, innej aktywności. G6 nastąpiło i hetman B1. No rewelacyjne zagranie. Zobaczcie, taki plan. Szach i wieża B7 z wygraną. Hetman C5 ucieka. Wieża B7. Kapitalnie na siódemce jest król związany. Wieża jest skrępowana. Jest bardzo trudna pozycja czarnych. Nastąpiło bicie i czy Prag wybija pionka? Nie, moi drodzy. Arcymistrzowskie zagranie w tym momencie. Proszę bardzo. Słucham Państwa. Dajcie znać w komentarzu. 16 minuta 50 sekund. Jak zagrać białymi? W tym momencie Prag zagrywa kapitalny ruch, najlepszy w pozycji i z wielką przewagą, król H2. Kto by się spodziewał? No arcymistrzowskie posunięcia to są zwykle królem. O co chodzi w tym posunięciu? Mianowicie, hetman bardzo chętnie chce zagrać tutaj i dać mata. Sprawa prosta, ale mógłby nastąpić szach hetmanem na C1, jak król na H2, to hetman na F4 z opcją remisową. No więc dlatego najpierw ucieczka królem, żeby nie było wtrąconego szacha. Wieża G8. Hetman B3. No i tu się wszystko pilnuje. Nastąpiło D5 z obroną, ale po wieża bije H7. I tu nie chodzi o zdobycie pionka, tylko o rozciągnięcie wieży. Magnus Carlsen poddał partię. Dlaczego? Otóż sprawa jest bardzo prosta. Tam hetman wjeżdża na B8 z wygraną, lub jak hetman na przykład tutaj zagra, to też jest szach z wygraną. Więc Prag rozwalił Magnusa Carlsena. Słuchajcie, szachy w Indiach rozwijają się w błyskawicznym tempie. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Piękne partie, piękne zawody. Dziękuję Wam za uwagę i przypominam o szachowo.pl. Macie 10% zniżki, przepraszam, na kod PANSZACHUŚ i do zobaczenia następnym razem. Cześć!